Oh god, co ja zrobiłem? Cześć, Karka, cześć Samuel, cześć Sebastianie, witam bardzo serdecznie. Zdałem sobie sprawę, jak duży błąd popełniłem, bo odkryłem magiczny sposób, jak sprawić, żeby muzyka z gry leciała, kiedy leci ten mój pseudo-intoskin. Tylko jednocześnie uświadomiłem sobie, w jak okropnym momencie to sobie uświadomiłem, przez to jaka muzyka tu leci. Cześć, Roxide, witam. Co myśmy mieli zrobić? Iść pomóc Trzodowi. Dobra, to co, pięterko wyżej? To chyba pięterko wyżej było, jeżeli dobrze pamiętam. Tu, gdzie wcześniej nie mieliśmy dostępu. Muzyka za cicho, bo ściszałem, bo mi się ustawienia zestawały. I na chwilę. Nie ma audio z gry? Jest mega cicho. A jak teraz jest? Mam nadzieję, że jest lepiej. Bo mówię, musiałem sobie przestawić trochę. Bo jak założyłem słuchawki, to bardzo intensywnie wywaliło mi na maksa głośność. Cześć sobie, witam, witam. Jeżeli wciąż jest za cicho, to dajcie znać, to jeszcze odrobinę podgłoszę. Ale wydaje mi się, że teraz powinno być lepiej. Trochę głośniej możesz chyba. Teraz coś słychać, trochę daj kapkę za cicho. Czy maksa tą muzykę chcieliście? To jest bardzo dobre pytanie. Ale kim ja jestem, żeby się kłócić? Tu nie możemy wejść. No, myślę, że możemy się gdzieś tutaj podłączyć. A! Podczas turnieju nie możemy. Okej, to wiele wyjaśnia. O nie, pozwali ojca Trzoda. I to on teraz biedny zrobi. O Boże, czy to bardzo mądry antagonista, który nie chce walczyć w sytuacji, w której byłby w gorszym położeniu, tylko wykorzystuje swoją obecną przewagę w świecie rzeczywistym? W moich Battle Networkach? Niesamowite. Czemu więcej ludzi tego nie robi? Czod, nie, nie musisz tego robić! Gdyśmy tylko mogli jakimś sposobem sprawić, że on zajmie się czymś innym. Mam zajebisty pomysł. Znany też jako mam plan. Jaki? Kurwa sprytny. Patrzcie, jak największa gwiazda Lektopi właśnie umiera. Żartowałem. To jest prawdziwy atak nawigatora. Tak naprawdę żyjemy po prostu w świecie, w którym nawigatorzy mogą wpływać na świat rzeczywisty. To jest dokładnie to, co widzieliśmy. No dobrze, czyli znowu znajdujemy się w sytuacji, w której mamy dorosłego człowieka i 11-latka obok siebie. Co można zrobić? Chodźmy się net pojedynkować. Ale dlaczego? God damn it. Ja nie będę kwestionował. Dobra, mamy dużo D rzeczy, więc od tego zaczniemy chyba. Przy okazji mu trochę rą się poniszczymy. Chciałbym, żeby to do góry przeszło. Nie zdążę chyba. Trafiłem miałem łapsko. Ogólnie myk z Desertmanem jest taki, że jeżeli trafimy mu w jego ciało właściwe wodnym chipem, to on na chwilę zastyga i nie będzie się przynosił. I chciałem użyć tego, żeby Jorem go trafić 3 razy, ale no jak widać odrobinę mi nie pykło. Bo on generalnie będzie się przynosił za chwilę. Chciałbym z tym crossem zadać pełno obrażenia, tylko nie wiem, czy będzie mi to dane. Bo nie pamiętam, ile to ma. Dobra, nie będę przedłużał, po prostu tak zrobię. Bolt nie zadziałał niestety. W jakim obszarze Bolt działa? To mnie zastanawia. Mamy górny panel. Doskonale. Nie mam za bardzo czego mu teraz dojść, tak naprawdę poza baberem. Zrobię chyba... O tak, że to dodam i zaczekam na lepsze chipy. Wydaje mi się, że tu gdzie stoję jestem dosłownie nieśmiertelny. Przynajmniej w tej wersji Desertmana. Dobra, mamy Life Sworda. To sobie go chętnie przygarnę. Bo Life Sword w tej chwili to darmowe obrażenia, praktycznie. Desertman jest jak tako kompletnie nieruchomy, więc w takiej sytuacji jak ta możemy po prostu tak go machnąć. Kurde, pytanie, czy mogę kostkę postawić? O mój Boże, jak to zadziała? Okej, zniszczę prostotą. Okej, ma to sens. Dobra, to dobijmy już którymkolwiek miecz i podoba się. Trudny boss. Wiem, że oberwałem więcej razy niż powinienem jak na to, że trudny boss, ale... Oh well. Nie będę kłamał, nie skupiałem się jakoś aż tak bardzo. Bo zawsze wydaje mi się, że ten boss jest łatwiejszy niż jest. Jak można nabierać się na takie rzeczy? O nie, to kolejny 11-latek, który stoi na drodze. Gdybym tylko mógł go przepchnąć. Przysięgam. Czasami... To jak bardzo antagoniści nie potrafią używać swojej siły fizycznej w tego typu grach mnie przeraża. Jakby jestem w stanie zrozumieć w takich Pokemonach, że to się dzieje, bo tam wiadomo, że można zawsze po prostu wywołać swojego Pokemona, tak? Pokemon pomoże, zwłaszcza, że Pokemony generalnie będą silniejsze niż ludzie i tak dalej, i tak dalej. Ale w takich grach jak Battle Network, gdzie wszystko opiera się na sieci, nie mam zielonego pojęcia. Łajnie ma już połowę tetakodów, jak sama nazwa wskazuje, może być ich jeszcze drugie tyle. I planują wcześniej bestie. Jej, fabryki już nie trują. Mamy jakąś dobrą osobę tworzącą Wailamo? Tak naprawdę to nie, ale wiecie o co chodzi. Może w uniwersum Bad Network będzie się skandal znacznie bardziej niż nam się wydaje. Jakby to dosłownie nawet nie jest kwestia przemocy, to jest tak, że dzieciak stoi mi na drodze, to mogę go przesunąć, tak? To nie jest przemoc. Czemu sobie... Wait. Hold up. A, okej. Okay. Te wątki na czacie, tym na layoutie wyglądają strasznie dziwnie. Cześć wam, milion, witam. I zastanawiam się, cześć, dlaczego Sylwia odpowiada samej sobie. Następny cel to... Miejsce, w którym mamy tetrachord. Musimy go uzyskać, aby ratować matrioszkę naturę. Doskonale. Tak naprawdę Aneta jest tylko brutalnie wykorzystywana przez swoją niewiedzę, ale nie musi o tym wiedzieć. Ominął mnie bąk petem? Tak, DZMena już mam ze sobą. Bo wygadać z inteligentnymi osobami. Masz znacznie tyle inteligentnych osób, nie musisz gadać sam ze sobą. Możemy skoczyć do jaj i zobaczyć, jak tam z nią. Tak, to i nie musiało paść na głowę. Sprzątamy po szkole. Oh no. Tak się zastanawiam, czy u nas kiedykolwiek było jak sprzątanie po szkole? Nie kojarzę. Przynajmniej nie przychodzi mi do głowy w tej chwili. Trzy fabryki w Density zostały pokryte pnączami. I przez to wyłączone. Nie mam pojęcia, jak tak szkoły urosła, ale możliwe, że to ścieki. Nie chciałem na to się zaktualizować, jak aktualizację miałem, jak go teraz odpaliłem i tak się nie zabiję, bo nie miałem podpiętej... Oj. Następnym razem patrzysz. O! Aktualizacja potrwa jedyne 13 godzin. Czy mój folder... To jest... Zastanawiałem się, czy to już jest folder, w którym idę farmić nawigatorów, ale chyba nie. Ale chyba inaczej. Wymienimy bilet. Zobaczę, czy jakieś nowe requestiki padły. W pierwszej kolejności spróbuję requesty porobić, póki pamiętam. Hello, do you have any new requests? Owszem. Be my boyfriend. Macie męskiego nawigatora, który jest miły, mądry, przystojny i silny. W ogóle wspaniały w ogóle. Spotkałem się na Beer Square. Na Beer Square, eh? I wonder where this one's going. Żadnego skotu na beach chyba nie mieliśmy do tej pory. Jeżeli dobrze pamiętam. Fajne questy dla dzieciaka. A co to? Dzieci podstawowe nie mogą się umawiać z sobą? Jak to było? I girl or I lady? Spróbujmy tak. Podoba mi się, że mogę w miarę konsekwentnie robić głupie rzeczy, że mogę w miarę konsekwentnie brać 5,5 na startową rękę. Jaki był request, bo akurat nosiłem też. Ktoś potrzebuje nawigatora, który jest fajny, miły, przystojny, genialny i w ogóle wszystko dla nas. Plot twist to dorosła kobieta, w czym problem? Mega Man jest praktycznie dorosły. Wiek programów mnoży się razy 10. To nie jest tak, że on jest na podstawie bliźniaka Lena, więc efektywnie ma tyle lat, ile ma Len. Wydaje wam się. Czy tutaj nie było Deadmana swoją drogą, jak już tu jestem? Gas State. Wydaje mi się, że tutaj był Deadman. Ale mogę się mylić. Au. Dwa barflagi. Znaczy dwie gwiazdki barflaga, może tak. Dobra, teraz krędy się szło do Square'a. Tędy? Nie, nie tędy. Teraz chyba źle poszedłem. Nie wiem, czy tutaj gdzieś właśnie nie było Desertmana dwójki. Spróbuję obczaić. Myślałem go do innego świata, szybciej po nie wrócimy po niego, będzie myślę lato my. To chyba tak nie działa. Jap, dobrze kojarzyłem. A przynajmniej mam bardzo łatwego stepcrossa do wyciągnięcia. No i co, jestem bezpieczny. Dopóki nie będę jak idiota wchodził w te piaski. Zaczekam, będę bliżej jej turę. Blap. To chyba Stepso najlepsze to mogę zrobić. Ale ja jestem dobry w tę grę. Cholipka. Zacząłem tym razem mi się uda. Nie uda mi się. Na pewno nie w taki sposób. O mój Boże. To wyszło tak okropnie jak tylko się da. Bo skipsiłem dash ataka. Dobra. To jeszcze dash ataki bolt. Może tym razem bolt lepiej wyjdzie. Poczekajcie. Au, biegam w to. Nice. Nie jestem w stanie tak to zrobić chyba? Nie, nie da, bo bloczek się zdecydował. Goddammit. A już no nie. Au. Nie chciałbym umrzeć jak idiota. Zwłaszcza po tym, jak dużo razy mówiłem, że ten boss jest łatwy. Dobra, this is fine. Znaczy, to nie do końca jest fajne, ale... Fuck! Wyleczył mnie. Obok spring-ping powinien być. Tylko ten spring-ping chyba... Czy on jest to wolno? On nie może być tu zalokowany. Odmawiam uwierzenia, że on jest za unlockerem. Ja czekaj, zróbmy odwrotnie. Double bomb chyba można w ogóle w kodzie gwiazdka dostać, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli się ma custom style. Dwa. Jakiś firesordzik może? To nie wygląda jak firesord. Z drugiej strony nie będę koło, mam wrażenie, że kasa też mi się przyda. O, no momento, por favor. Jak już widzę GMDK, to chcę go wziąć. Spederki, o. Hyperburst jest spoko, potrzebujesz i kodu do kostki i unlockera. To nie jest coś, co chciałem usłyszeć. Teraz mam lepsze pytanie. Czy na Beach Square się szło z jedynki czy dwójki? Bo oczywiście nie dobrze już zapomnieć. I dlaczego nie tu, gdzie jestem? Ej, pamiętaj tą o double bombach? O, właśnie. To... Oczywiście szło się z dwójki. Więc jedyne po co tu przyszedłem to efektywnie po tego. Po Desertmana. Koniec końców wyszło dobrze, I guess, ale... Mogło być lepiej. Teraz nikt nie ma założonego. Nie. Tego nie zabiję, to jest 130 lek. O lala. Nie zdążę. Tam dosłownie mnie detonowało, tak? Au. Właśnie kojarzyłem, że potrzebuję też tego kodu, więc... Niestety nie miałem za bardzo jak polować na tego. Na Spinpinka, a przydałby się, bo fast gauge. Fast gauge generalnie do... Głównie do nawigatorów, mam wrażenie, żeby mi się przydał. Jak tam życie dzisiaj było absolutnie paskudnie. Coś mi tak na głowę ciekło. Wasza tak, tatka? Mów mi jeszcze. W sensie nie, mam wrażenie, że odkąd COVID-a przeszedłem raz, to czasami mam wrażenie, że ostatni czas coraz częściej to jest najgorsze. Nachodzą mnie jakieś takie paskudne bóle głowy. O Boże. Zostałem zmałowany. Jest. To aż brzmi boleśnie. Zbija się uderzyła nie w kotkę. Mam niebezpieczne pytanie, czy to, że to jest kotka, a nie kostka, to jest zamierzone? Wolałem się upewnić. Czy masz na myśli zwierzaczka, czy... Czy swoją własną kostkę? Na zakładzie nie mamy kotków. A to widzisz, może pora to zmienić. I raczej po wkrocie gwiazdka można mieć jednocześnie w folderze. Przekonajmy się. Bo chyba jest na dobie to, że mieć ich za dużo. TDLP. Czy tutaj można całego Hyperbursta dostać, Kilia? Nie mówcie mi, że ja muszę iść w tym. Ja będę musiał iść PSM, prawda? Ah, hell. Czeka mnie kolejne zmienianie customiza zdecydowanie za długo. Tylko po to, żeby się dostosować. Bo presja jaki miał... Ja mam presa, nieważne. Zapomniałem, że mam presa. Widzicie, człowiek dosłownie tydzień nie rusza gry i już nic nie pamięta z niej. Chyba to czy tędy się szło dołem, czy górą się szło? Dołem się szło. Przez tego presa właśnie. Da szybko. Myślałem, że Counter Hit wejdzie. JJC. Sam nie aż tkniajcuję, bo nie mam za bardzo kodu C w folderze chyba? Posłuchuję po kodach. No mam DF tylko. Jakbym miał C, to mógłbym dorzucić do nas F-ki i mieć CD. A tak to jakoś niekoniecznie. Dążę czy nie dążę? Yes. Jakie są najgorsze bugi w tym customie? Głównie co im przychodzi do głowy, to jeżeli się dużo z Bastera korzysta, to że może strzelać pulsakami. I że jak się ruszasz, to panele się zmieniają na inne, w tym na trujące. Ojej, to bardzo urocze. O mój chłopak Megaman. Cześć, to ja, jej chłopak Megaman. Jest to klisza, którą bardzo często widuję, że że szuka się jakiegoś fejkowego chłopaka tylko po to, żeby ktoś się odczepił z tego czy innego powodu. Tak, w tej komedii, dokładnie. Wirus bomb. Wow. Źle odpowiedzieliśmy, łap wirusa na pysk. Ale miła. Już wiem, z kim się nie chce zadawać. O. Chyba nie przypomina mi o tym, że to istnieje. Nie chcę pamiętać o tym, że to istnieje. Miałem kiedyś wątpliwą przyjemność czytania mangi. I było to dawno i nieprawda. Jesteś bardzo bogaty. Czy masz jedną z tych rzeczy? Jedną z tych rzeczy? Ej? Moje własne cybermeco? Mój własny wózek? Makarosz Deversendaliście? To coś mi mówi, ale ten... Ale nie kojarzę to widział jak taka. Ja tylko widzę losowe karty, memy i hejt na serię. Jest jeden chapter, który zyskał szczególną renomę. Jestem niemalże pewien, że będę w stanie go znaleźć w góra 2 minuty, więc dajcie mi chwilę. O Boże, to już spadło do 6. Chyba, że nie będę? Nie no, powinienem być w stanie chyba go znaleźć. Okej, to ewidentnie nie będzie aż tak proste jak myślałem. Czy to było 218? Jest, to był chapter 218. Pływanie w powietrzu. Nawet nie w powietrzu, on w basenie wtedy był. I powstała z tego taka tona memów wszelkiej maści. Ja wtedy jeszcze czytałem nawet, bo miałem w głowie takie, że zainwestowałem sporo czasu i aż głupio rzucić, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że to już nawet nie przyrasta. Jasne. 100 000 za internet, ja zabrałem na śniadanie. Sepsot, o. Mów mi jeszcze. Tylko teraz czego wtedy? Mam w ogóle teraz czego? Teraz kogoś chyba. Jak robili planie i chciał się razem prawo i chłop się zaczął. To jest Kazuya Experience trochę i jeden z powodów, dla którego bardzo nie lubię tej serii. Ktoś dostarczy chip. No dobrze, idziemy do Joki. Właśnie, jak już będę wiotę, to zobaczę, czy tam akurat się. Że jest William, który jest podatkiem Salomona i może wybrać króla piekieł tymczasowego. Jest tam Dantalion. Dantalion? Bo mam wrażenie, że tego też pisownie widzę za każdym razem zupełnie inną. Zaraz mnie coś trzej. Gdzie była Lohery? Potem są dziewczyny, które gitnie są zainteresowane. Czy to nie jest tak, że nawet nie do końca potem? Prawie że od samego początku dziewczyny są nim zainteresowane, tylko on ma moje chorizo, moje chorizo. Masz to dostarczyć biznesmenowi w DNN. Time Bomb N. Jest dość niecierpliwy, pospiesz się. Wiecie, jak bardzo idę się pospieszać? Cześć Tomako. To jest alfa. Możemy dopiero z alfą będziemy walczyć. Aż dziwne. Zaczekam, aż zębatki przyjadą. Lep. Wisik. Parę więcej dasz ataków. A dobra, wezmę jojo. Raczej i tak zetki nie dostanę. Ops. A to wyszło lepiej niż chciałem. Nie miałem gdzie uciec. Odejdę. Potem jak przeanalizuję te całe twisty fabularne. Jeszcze potem się coś zmienia w tej kwestii? Znaczy, ja skończyłem gdzieś koło 210 chaptera. Trochę dalej, bo tam jeszcze po namiotowej scenie czytałem jak tako. I nie wiem, czy pojawiły się jeszcze jakieś nowe postacie, albo czy któreś z poprzednich się im zainteresowały. Wiem, że ta jego była taka trochę nie wiadomo co. Były dwie dziewczyny, które niekoniecznie okazywały jakieś wielkie zainteresowanie nim. Wprowadzenie sobie paczek i dojebisty platak, opatrz, on ma laski. On nawet nie mogę powiedzieć, że miał jako tako. On robił wszystko, żeby ich nie mieć. I całkiem nieźle mu to wychodziło. Jest parę tytułów, które bardzo ciekawie się potoczyły od tego, jak się zaczęły. Miała być w DNN. Czy to jesteś ty? Ja dostaję się Brachchurch. Czym jest Brachchurch? No jego byłoby mocny hejt, ale czasem ludzie byli na tej stronie. No właśnie, wydaje mi się, że ona nawet na początku nie była jakoś bardzo nielubiana. Czy on powiedział, że ja to muszę zanieść do ACDC? Dobrze widziałem? To daj mi chwilę, nie obchodzi mnie, że jesteśmy bardzo zajęci, bo mam tutaj jedną ważną rzecz do gadania. Mianowicie zobaczcie, co jest w panelu. No, życie nic, ale... albo inaczej, nic godnego uwagi. Regap 1 może być. Masz moją bombę, zanieś ją do głównego miasta. Pytania? Nie mam pytań. Które sklep sprzedają lokery, bo mnie zaraz coś strzeli? Potężny bolt. Ale tak potężny jak ten, którym nigdy nie jechałem. Chyba wejdzie najlepiej. Bo na jeden chip, o tak powiem. Dobra, czyli będę musiał to wyślić za lokerkiem bożym. Ogółem. Scilab są lokery po 4K. Okej. To chyba będzie właśnie idę. W Scilabie w internecie, czy w Scilabie tym rzeczywistym? Tak się zastanawiam. A, jedno i drugie jest blisko siebie, więc możemy zobaczyć. Nasze miasto. O, da tu lepiej. Na jakiś czas wierzę, że powinno mi wystarczyć. Czasem się zastanawiałem, czy mogę zawalczyć z Gatmanem, ale jeżeli deck pojechał do jaj, to raczej mało prawdopodobne. Dobra, teraz szukamy w ACDC tego śmiesznego człowieka, łaman na nawigatora, którym mamy dostarczyć rzeczy. Kodu do drzwi z czaszką jeszcze nie mamy, więc tutaj pośpiechu nie ma. Właśnie. Jak sobie dałem sprawę, czy ja w końcu nie wyrzuciłem przypadkiem tego? Wasada z folderu? Trzeba go ćwiczyć. Trzeba go ćwiczyć. To teraz czego? Zamiast... Wywalę do Cuba i w sumie tego. I w sumie też Bolta wywalę wtedy. Bo Bolt rzadko kiedy się przydaje. Jakie ja mam kody muszę zerknąć? To ja mam D, F, L, P, S. Głównie. D, F... D coś jest ciekawego? Niekoniecznie. F, F, L może? Shockwave, barierka, L, E, Bambucia Sword, S, Sidebomb, Minibomb, Godstone, z dziury, to niekoniecznie Metal Switch, Update. Kurde, nie ma chyba do czego, powiem szczerze. Nie wiem, czy Bambu Sworda nie wezmę po prostu. Cenę Volta. Pod tym względem tak żałuję, że nie mam... że nie mam... Wood stylu. Nie da się pan najniższej, z tego pamiętam to tak. Meta Sage by mocniej... Meta Sage na was? Ja chyba coś przespałem. Wydaje mi się, że elektryczne ataki wzmacnia... To jeżeli tak jest, to tego nie pamiętam, powiem szczerze. Nie mówię, że nie masz racji, ale... nie pamiętam tego, a jednocześnie... Zaplingi z Bustera zadają relatywnie niewiele, więc... Nie jestem pewien, czy jest sens je wzmacniać. Bo zapling zadaje ile? 20? Więc... Nie widzę to sensu, powiem szczerze. Ja zaplingi używam bardziej w formie wezmę, zestunuję sobie przeciwnika niż cokolwiek innego. A co to? Przerzuciłem się na Frokona i zastanawiam się, na ile przez to będę miał problemy. Z inputami, ale wątpię, żeby to jakąś wielką różnicę robiło. Bo ja tak nie pomyślałem, jak o tym myślę, że nie jestem pewien, czy ten kolega, którego mam szukać, czy on jest prawdziwym ACDC, czy w internetowym ACDC. Wydawało mi się, że mówił o negretorze w ACDC. Ale odrobinę za szybko mi się przeklikało. Jak to mam w zwyczaju zresztą. Więc założyłem, że jest internetowym. Łatwo? Chciałem się upewnić, na pewno mam wszystko wykupione. Nawet jeżeli nie mam jakoś pytań dużo kasy. Ta log by się przydał. Jeszcze jedna walka, żeby zobaczyć Flashmana w etapie. To nie jest Flashman. Mam to taki, że jak już jestem, to chcę sprawdzić. Zły timing. To był ten zły. Nie byłem jeszcze w części ACDC1, więc tam mogę potencjalnie zerknąć byle czego. Mega Mancer 1, jestem bardzo sławny, bardzo się cieszę, ale czy jestem tak sławny jak pan sławny? Ha, ha, ha. Możesz szukać miejsca, gdzie to wie, że potem masz bombę. Field me. To była ta, co miała męża z narzędziami. Więc ta nie ona. Weź się, bo jeszcze pomyślę, że mi zaczyna wchodzić. Czuję się niekomfortowo z tą myślą. Dobra, tutaj też nie ma. Czyli albo jest gdzieś ktoś, albo na ACDC Square'ze, albo w ogóle poza internetem. Za cienkie wypadki obok się napakowałem na samolot. Nice. Ja się czasami śmieję, bo u mnie w miarę niedaleko jest lotnisko. I samoloty przez to potrafią bardzo nisko latać, a mam naprzeciwko siebie dwa wieżowce. I czasami jak tak latają, to wychodzę przed blok i widzę, co jak przylatują między nimi. I też wiadome skojarzenie. Nie skratają. Nie jestem pewien, czy samoloty tak działają, ale mogę się nie znać. Dash Attack Z. Z to jeden z kodów, których bardzo rzadko używałem, teraz jak to myślę. Nie kojarzę gry, które bym jakoś dużo ich używał. Jakoś sporo innych kodów jestem w stanie sobie wyobrazić, głównie chyba te XYZ najmniej używałem, z czego Y ma jeszcze elektrody, przynajmniej w większości gier. Aksa folder. Nah. Były świetny wen 1. Czy ktoś gdzieś... A tak, po 10, pan GBT. Gasset może się przydać, zwłaszcza, że go chyba nie miałem. Ta chip, to nie. To była jeszcze od innego questa, chyba. Coś tu jeszcze w ogóle jest? Nie, czyli chyba wychodzi na to, że musimy poszukać w prawdziwym świecie. No dobrze. Albo kogoś ewidentnie przegapiłem. A co jeżeli to Higby chciał tam? Tego chipa? Cześć Higby. To nie brzmi jak ktoś, kto... I think I assault... To są chyba te słabsze wersje. Yep. Assault old wood. Oh baby. Ta, to są te starsze wersje tych chipów, które dostaliśmy wcześniej. Ale Electro 30 może się przydać. Potencjalnie. A w chipolderze możemy zamawiać wszystko, co już mamy jako tako. Tylko zazwyczaj w innych kodach. Na przykład long soldy Y możemy sobie załatwiać. A soldy i white soldy chyba już mieliśmy jakieś. Mamy cały life sort kolejny w kodzie N. Far sort. Kolejny step cross. Sporo dobrych rzeczy możemy tutaj znaleźć i to w nawet całkiem przyjaznych kodach. Invis gwiazdka. Jakbyśmy byli bardziej bogaci niż jesteśmy, to ten... To... dałoby to ogarnąć. Jeśli mam dobry quest, teraz musi być do stożki po inaczej, bo ten DCC wracasz. Na razie chciałem Higby dostać. Zabawa w lotto. Nie no, w lotto już się bawiliśmy. Chyba, że masz na myśli tradera, to ten. To nie mam zamiaru. A numerki już pisywałem, że jestem zacznięty z internetu. I wszystko to chciałem, to dostałem. Indie z gwiazdka. Nie są square somewhere. I forgot. Czaszka, czaszka, czaszka. No to było dawno, to prawda. I dlatego miałem warsolda, z którego nie umiem korzystać. Czy ja mam znaleźć teraz tego NPC-a, czy ja mam znaleźć teraz... jego nawigatora. Bo square mocno implikuje to drugie. A też nie widzę chłopa w mieście jako tako. Więc spróbujemy tędy pójść. Ciekawe się co jakby wrzucić tego inwicia do tradera. Tak, mam złą rzecz, już masz to potem. No i dobra. Dostarczyliśmy to co trzeba, to możemy chyba iść z powrotem do babuszki. Babcia da fajną rzecz. Jeżeli to nie jest powiększenie customizera ani spin coś tam, to nie jest to fajna rzecz. Aqua plus 3. Okej, nevermind. Nie, to jest dobra rzecz. Żeby nie było śmieszkuje w tej chwili. Dobra, kupię sobie beach pad, bo to był jedyny quest, który miałem do zrobienia. I możemy już lecieć dalej. Zwłaszcza, że to już mamy odblokowane jak taka, wcześniej nie było. I czy to gdzieś tradera nie było lepszego? On chyba w szpitalu był bezpośrednio. To bardzo miłe, że mają w tej podjazdy dla wózków. Mój własny wózek. Bubble for 4 i Aqua plus 30. No, jak w wielu innych wypadkach, jeżeli chodzi o ten, multi-hity są królem. Gated to też multi-hit, jakby nie patrzeć. Czy ktoś tu jeszcze stoi sobie grzecznie i widzialny? Nie. Bo czasami jest tak, że NPC stoją tak ledwo widzialni albo w ogóle niewidzialni. I lubię sobie poświadczać czasem. Było warto, nie było warto. Zaraz. Gaten memuje ci załogę, po czym dostajesz basa DX na twarz i Gaten nagle nie działa. Nie no, Gaten cały czas działa, tylko najpierw musisz mu aurę rozbić jakoś. Bo on w BN2... Czekaj, on w BN2 miał ten atak, że się aury na chwilę pozbywał, czy nie? Bo nie pamiętam. Wydaje mi się, że mógł mieć albo poniżej połowy HP. Albo jakoś tak. Boję się jednej rzeczy. Okej, już widzę, czego powinienem się bać. Nie powinienem się tego bać innej osoby. Chipy. Lock enemy. Oj, tak. Lock enemy. Oj, tak. A, tak. 120. Bodyguard jest rzeczą, to prawda. I co ja mam za nich zajeść, przyjaciela? Mam pomysł. A, cholera. Zapomniałem, że się odbije. I co ja mogę? Nic nie mogę. Bo mogę jest strasznie irytującym wirusem. Właśnie dlatego, że tak naprawdę nie bardzo mogę wcisnąć obrażenia sensownie. Mamy tak naprawdę okienko na jeden atak zazwyczaj. I jest bardzo mało chipów, które mogą go trafić. Różne kanały. No dobrze. Nie było tu dużo, ale zawsze coś. Co nie bądźmy kulturalni, to w tajemnej recepcji. Ja jest na końcu drugiego piętra. No dobrze. A i tu też się możemy podłączyć. Dużo rzeczy do podłączania się. To nie dziwię się, jeżeli będzie nieco bardziej rodowe. No i przy okazji mamy hazard. Hazard bardzo fajnie działał na emulatorze, tutaj nie działa tak fajnie. Dziwię się. Stoi na spłudzeniaczach. Gdyby tylko gdzieś było obok spłudzeni. What the fuck do you mean, mega bunny? A! Mamo, boję się. Mamo, ja się jej boję. Yep. Jeszcze sta... O mój Boże, jestem na lodowym panelu. Ach. Czy jak chcę overkillować? Tak, overkillujmy. Mega Bunny, Big Changus, close enough. Tower? Czy nie znam pojęcia? Sięgam, że zapamiętam, że tutaj są te skurwysyny. Ja będę musiał polować na chipy. Dobra, jedźmy na drugie piętro w takim razie. I zobaczmy, czy gdzieś jeszcze mogę się włamać grzecznie i kulturalnie. Powiedziałem włamać. Chyba nie mogę. Ktokolwiek tu był właśnie sobie wyszedł. A cała nasza wesoła gromadka jest tutaj. Czesie, jak się czujesz? Wszystko w porządku, ale nie pozwala mi wejść do domu. I słusznie. Trzeba odleżeć swoje. Wszystko tutaj działa na komputerach. Tak długo jak komputery nie są podłączone do sieci, to nie jest to problem. Drzewo też jest na komputery, to na pewno będzie bardzo bezpieczne i przez nikogo nie będzie wykorzystane. Dobra, musimy iść kupić herbatkę. Czy do szafek się nie możemy podłączyć? Nie wiem, czy w tej szafce nie było jakiejś memorki, albo czegoś w ten deseń, albo w którymś łóżku. To bardziej w tę stronę. Bo tak, z tego to widzę, to nie. Swoją drogą, czy mi się wydaje, czy tutaj będzie najlepszy i najbardziej przyjazny scenariusz, jeżeli chodzi o użeranie się z mechanikami? Dostaliśmy herbatkę, możemy przejść do Saffron, doskonale. Czy widzieliśmy chłopca na wózku? Nie. Wziął i sobie gdzieś odjechał. Ja może poczekać. Chłopak nazywa się Mamoru. Gdzież ty się podział, przyjacielu? Gdzie może pojechać dziesięciolatek, który siedzi na wózku? Cześć. Skąd wiedziałeś, że to ja? Czy to dlatego, że jesteś jedynym chłopakiem, który jest na wódku na całym świecie? Na szczęście on nas też zna. Czy możemy jeszcze pogadać? Jasne, to nie jest tak, że przyszliśmy tutaj do kogoś z naszych znajomych, prawda? Chcesz zawalczyć? Nie, nie mogę. Bardzo dobrze, że nie możesz. Musisz troszczyć o swoje zdrowie i o nasze. Znasz co? Tak, zawalczymy, jak już będzie zdrowe. Aha. Mam gadać z górki powiem. Nie jest aż tak źle. Nie przesadzajmy. No wiesz co, zanim pójdę oddać jaj rzeczy, to zobaczysz, czy coś na tym piętrze jest. To jest sala operacyjna tylko. No dobrze, czyli na razie nic nie pominęliśmy. Brzydkowskiego Polish Dicey. Właśnie nie jestem pewien, w jakiej formie oni mają tę herbatę. A musiałem pomóc biednemu dziecku. Tak, dokładnie tak jak ty jesteś naszym spoiwem w 100%. Żartowałem. Lex? Are you okay? To nie brzmi, jakby wszystko było okej. Jeśli już był ten żart, to nie usłyszałem. Wydaje mi się, że mówiłem go chwilę temu. No i chcę sobie jeszcze pogadać z jaj, nie ma problemu. A my wracajmy do domciu. Czy ja chcę robić standardową, costimową sesję farmienia nawigatorów? Pomimo, że wiem doskonale, jak to się skończy. Tak, idziemy bić Washmana. Jestem pewien, że tym razem się uda. Lules. Samuraju, witam. Cześć mamy, wróciłem. Znajomy. Dex? Is that you, Dex? Nie, to da. O mój Boże, teraz co ty robisz? Czemu pozwolił mu tak po prostu wejść do mojego pokoju? Czy w Gulgula jest? Nie jestem pewien, czy jestem w stanie go sensownie pobić na tym etapie. Okej, czyli najwyraźniej to zostaje też na obiad. Doskonale. W każdym paku to ewidentnie bardziej na kolację. Jest dużo silnych nadrewników, jasne, jasne. Czas go nie przyjął. Kto by się spodziewał? Brakuje mu kasy i będę musiał... O mój Boże, szykuje nam się kolejny dzień requestów. O nie, czyli nie chcesz tych super informacji o czodzie, bez których tak byśmy sobie poradzili. O, widzi pierwsza 13-latka z kupą na podróżku. O, patrz, tu jest spokój mojego syna z misją. Najgorsze jest to, że absolutnie nie jestem w stanie w to uwierzyć. Dobra, poszedł pomóc naszej mamie. To bardzo miłe z jego strony. Musimy pogadać, chodź do parku. Okej. Do tego słynnego parku w ACDC 2, gdzie Flashman biega, tak? Tam miałem się spotkać, tak? Dobrze kojarzę. Czy w ogóle to jest Hitchfield Style? What do I mean? W sensie figurka. Chciałem sprawdzić, ale ewidentnie nie ma takiej możliwości. Jeszcze ktoś ma czołgę. Właśnie zastanawiam się, czy Godstyle nie ma podobnie dużego bastera. To jest ta opcja, którą bym jeszcze rozważał. Dobrze, to będzie pierwsze. Zgarnę wszystkie GND-ki w tej strefie, czy spotkam jakikolwiek encounter? To jest odpowiedź na moje pytanie. Nice. Zastanawiam się, czy nie za szybko, ale na szczęście się wyrobiłem. Nie będę kłamał, nie obraziłbym się, gdyby dawali trochę więcej chipów. Ale I guess, że mogło być gorzej. Dobra, tam jeszcze jeden GMD jest. Najmniej faktu. Ja chcę Flashmana, a nie GMD-ki. Teraz, kiedy jestem na niego, to on w ogóle się nie będzie pojawiał. Nawet nie wiedziałem, że aż tyle może być GMD-ku tutaj. 2000 to solidna kwota. A dammit, kiedyś się nauczę. Wyłączać tego cholernego ofisa. Jestem tak przyzwyczajony, że mam otwarte od zajebania kartki i ich nie wyłączam, bo po co? a potem twój Chrome, Opera, Firefox, Edge, cokolwiek zużywa jedyne 12 terabajtów pamięci. Czy chcesz zoptymalizować działanie swojego komputera? Nie. Ja się bałem, że mnie maila swoje skreślenie z listy studentów. Czemu mielibyście skreślić z listy studentów? Wiem, że mówiłeś, że byłeś na spotkaniu i w ogóle, ale... Czemu mieliby? Czym się tak ładnie zasłużyłeś? Ja czasami tak sobie myślę, że rzuciłbym jakąś anegdotkę z pracy, ale jak tylko bym rzucił jakąś fajną anegdotkę z pracy, to poleciałbym z roboty i miałbym dość sporą karę pieniężną, więc nie do końca mogę sobie na to pozwolić. Ale trochę kończy. Mam jednak jakieś resztki szacunku do siebie, do swojej pracy i do swojego budżetu. Także jeżeli już o czymś mówię, to co najwyżej o projektach, których ktoś spokojnie może sam zobaczyć, że jestem, bo na przykład jestem w napisach. Ale takich projektów się trafiło i wydaje mi się, że w takiej sytuacji no to nie do końca jest tak, że nie, muszę mówić, że nie, to nie ja, na przykład, tak? Ale to raczej są wyjątki od reguły. Jesus. Będę ten counter rate to chyba nie był aż taki zły, right? No nie, ja zlikowałem 3 książki Quick Tipa. What? O mój Boże, wiedziałem. O mój Boże. Musi być piękna podcinanie nami. Na. Nie kojarzę, żeby kiedykolwiek tak było. Nie przyznaję się do tej walki, którą przed chwilą widzieliście. Ona nie istniała. Te takie fajne... Rozumiem. Rozumiem. Nie chciałem o tym myśleć, ale rozumiem. Okej, to już nie będzie takie proste. Może? Nie. A, kurde. Czy ja mam coś dobrego? To, I guess. Okej, mnie nie kupię. Nie, na Flashmana na pewno bym nie kupował. Fajnie, teraz go nasz ta kamera cienki, I guess? Czym jest ta ręka Holy Pack? Taka mnie dzisiaj nienawidzi. Całą swoją nienawiścią. O, to mi się bardzo nie podoba. Czy ja wciąż? Ja wciąż nie mam... O mój Boże. Jolo. Uda się. A, udało się. Nie mam bariery, by the way. To, I mean, to nie będzie dobra ocena przez to, jak długo walczymy, ale... Lol. Kolejneria gra, ja się ruszę, żegnam. Counterki przy okazji, normal. Ja nie, oberwałem w tej walce, by the way. I to jest 4. Fuck me. Ja chcę z niego chipy dostać. Całe 100. Ej, ale 10 backtragów, ok? To jest dużo lepsza rzecz. Ja jeszcze wrócę do Techmogas. Po Kofiję skończę. Ja tak samo sobie mówię z Monofire. Jak sobie jednocześnie pomyślę, że w tych Monofire obecnie jestem na etapie, gdzie próbuję Enteja złapać, to mi się odechciewa do tego wracać. Bo łapanie Enteja w Monofire to bardzo ciekawe doświadczenie. Najgorsze jest to, że Monofire w Hard Goldach wcale nie ma aż tak dużo Pokémonów za szybko. Bo tak, żebym mógł je w pełni wyewoluować sensownie, oto co mam startera. Enteja, Hohoa. Magmar teoretycznie może się liczyć jako w pełni wyewoluowany, jeżeli chcemy to traktować jako drugą genę. Ale istnieje Magmortar, więc nie do końca. Growlithe albo Vulpix potrzebują Firestone'a. Handauer byłby coś, czymś, co bym bardzo chciał, ale no well. Cieszę się, że jest tu, gdzie jest. Flareon'a nie mogę mieć tego samego podu co Arcanine czy Ninetale'a. Moltres jest... Gdzie był Moltres? W Mansilver? O mój Boże, no raczejsza gra mojego życia. Pieniądze! O kurwa, Flashman. To koniec. Gra została wreszcie po 10 latach wygrana. Powiem wam, że nie chce mi się polować na dwójkę. Ale z drugiej strony... Jak już tak dobrze idzie! Czas nienawidzić swojego życia. Jeszcze bardziej niż do tej pory. Możemy iść do BN4. Nie mów takich rzeczy. Błagam, nie mów mi takich brzydkich rzeczy. No także Fire Monotype w drugiej genie jest paskudny pod tym względem. Oj, tak, tak. Ja zdążę? O mój Boże, ja zdążę. Absolutny bóg gry. Po Bubblemana nie idę. Nawet o tym nie myślę. Cześć Dex, co tam? Cześć, tata? Nie no, Bubbleman wymaga dużo bardziej specyficznego folderu przez to, jak jego walka wygląda i nie jestem pewien, czego mam w tej chwili. Tora właśnie przed okresie Dexa z Peta. No i w sumie Gatna nam przynajmniej tyle dobrze, że może omijać te pionki skoczka falami uderzeniowymi. Okej, czyli zaraz będziemy szli pomagać Torze. Najpierw Firestage, potem Sheriff Tashman i po 30 jelek. Niby tak, to tam. Dex zachowuje się podejrzanie. Z pewnością niedługo będzie z nim wszystko ok. Oraz inne kłamstwa. Tamako, Screw the Big Square. Nice. Jak będziemy chcieli na Big Square, to możemy już fajnie skrócić kimś. Dobra, to teraz bardzo okropne pytanie. Jak paskudne requesty znajdzie Tora, żeby je robić? I dlaczego absolutnie nieznaczne? No to tam. Pomóż mi z zadaniami oznaczonymi jako Tora. No hejt jest. Pojebało go. ACDC Park? Jasne. No rzeczywiście musimy zaliczyć wszystkie, to jest najgorsze. Halo? Nie widziałem mojego znajomego od 15 lat, nie wiem jak teraz wygląda, ale podobno ktoś ostatnio widział jego nawigatora. Wyjące. Rozpoznasz go, bo mówi hej na końcu każdego zdania. No dobrze. Chciałbym być najszybciej do jakich w sumie... Od maila? Chyba od maila? Bo ona chyba miała skrócik u siebie. Czy mi się już miesza? Zgadnie, czy jeszcze go nie ma? Nie no, ma tam. Więc jest fajnie. Jest i bitch. God damn it. Ten autobusem do pracy to jedzie statyczna pani, która cały czas mówi nie. No nie? No nie? Fajnie jest, nie? Ja się zawsze zastanawiam, bo ludzie mówią, że są takie typowo, powiedzmy, pomorskie. I mnie to dziwi o tyle, że ja nie jestem w Pomorze jako taka, mam wrażenie, że od zawsze tak mówiłem tak naprawdę. I teraz nie jestem pewien, czego to wynika. Wydaje mi się, że to bardziej takie po prostu z tych rejonów, które kiedyś były niemieckojęzyczne. I to by się dużo bardziej zgadzało. Ale to mówię, ja się po prostu zawsze dziwię, że ludzie to bardziej w tą stronę je interpretują. Nice, trafiłem. Niezamierzenie, ale trafiłem. Sonic Wave, duże W. Kolega do mnie za chwilę mówił jo. No nie, jakoś jestem kompletnie przyzwyczajony do tego i nie rusza mnie to. Zróbmy to... tak, I guess? A dłużej się nie da? Mogłem sobie popływać shockwave'ów, ale pamiętaj, dzisiaj wchodzą zaskakująco często, więc może już nie potrzebujesz tak ćwiczyć? Ech, powiedziałem to. Wszyscy wiemy, jak to się skończy. Idealnie zabijać, mi się wydaje. Chyba tak. Znaczy Pengu będzie lekko wykinięty, ale ja trafić 3-40. Łatwo. Aquasort N. O, bachet tej Ashot, Barrister, Time Bomb, Stage Mine. Wydaje mi się, że większość z tych rzeczy można dostać poza Backstaderem. Jak będzie trzeba, to tu przyjdę wejść czego, ale w pierwszej kolejności wolałbym wydawać Backstagnia co innego. Zwłaszcza, że to nie jest tak, że farmienie ich jest jakieś super łatwe i przyjemne. Jasne, mogę się w ACDC przez 15 lat i zabijać mety dla backtragów, ale no, kaman. A nie jestem pewien, czy istnieje jakaś przyjemniejsza metoda, że tak powiem. No bo łatwiejsza, no to pewnie można powiedzieć, że o, szukaj nawigatorów, hunter hituje ich jakimiś zamarzającymi chipami i jakoś to pójdzie, tak? Nie powiem, że nie jest to opcja, ale jednocześnie nie jest to opcja, którą ja bym chciał rozważać. Hunter hitowanie Gasmana. Ale nie dobrze mogę robić to tutaj. Niby. Mety to chyba absolutnie najłatwiejsze rzeczy do kontaktowania. No i tak w normalny sposób. Kiedy chcesz, ja stąd nigdzie nie przejdę. Nie, nie może być aż tak głupio. Sonic Wave M. Przejdziemy i tutaj, gdzie fabuła się kończy, więc nie pójdziesz dalej. Nie mów, tak? Myślałem, że na kantyki też łapie? Nie no, Shirley mogę gdzieś dalej przejść. Tędy na przykład. Teraz tu muszę znaleźć tego nawigatora, więc tylko właśnie pytanie Joka 1, Joka 2, Joka chuj wie ile. Przepisołek, ale może coś tam jest. Ale tylko może. A może jest szerokie i głębokie. Które o co on będzie? To jest jeszcze pytanie. Pani dojść do zamaka chyba kotka. O. A przetonicznie nic, I guess. O, czemu ja tego będę nie miałem? Czy ja w ogóle nie widziałem tej Joki? Za szybko. Chciałem skantarhitować Medżela. Bogactwa tu byliśmy. Tylu. Widziałem tam różowego nawigatora, tu jest kostka i mamy kod Tamako. Okej. Okej. Czy jakbyśmy chcieli wchodzić do Joki, to możemy tutaj wejść. This is fine. Tam widziałem, że to się tam lokerka. To mogę gdzieś to ogarnąć. Po co się obkupiłem 50 000 różnych unlockerów? Olala. Też ten film nie to, bo one zawsze na tym rzędzie, na tym gracz jest. Jest weterynarzem w zoo i mówi hej, okej. Czyli możemy pewnie wkazać po prostu te informacje dalej i będzie git. Ale jak już tu jesteśmy, to nie ma powodu, żeby nie zejść po unlockerka Bożego. Czy ja zdążę? To mnie zastanawia. No, na pewno nie w ten sposób. Ah well. Nie zawsze będzie wychodzić coś. Ja się nawet nie nastawiam generalnie na to. Działa, nie tak jak chciałem, ale działa. To prawda. Mam cały program na set bubblerowy chyba w tej chwili. Bo na pewno miałem CD i teraz F. Więc jakby mi zależało, to opcja jest. Ja się kiedyś nauczę, żeby tego nie robić, że ja jest niszczane po prostu. What? Ha? Ja czegoś nie rozumiem. Czemu Stefkos nie zabił tego na górze? Się i tak. Właśnie wydawało mi się, że powinienem trafić oba. I stąd moje zdziwienie. Bo stanąłem na tym panelu między nimi. A to wtedy trafia góra dół. Jeżeli mnie pamięć nie myli. Chyba, że już naprawdę coś mi się kompletnie miesza. Zerknę jeszcze, że tutaj czegoś nie pominąłem. Jeżeli nie, to się wyloguje już. Nie, to już jest ten. Nie, to nie jest już tylko. Bo wydawało się, że to już to miejsce, gdzie Bubbleman jest. Normalnie, ale nie. Tam na to ustawiam, to prawda. I z tego pamiętam całkiem dobrze, skaluję multi-hity, więc jest to kolejna z multi-hitowych opcji. Jakbyśmy chcieli. To jest 8 razy 20 hitów, jeżeli... 8 razy 20 hitów. 8 razy 20 obrażeń domyślnie. Dobra, to już chyba nic nie ma, jak patrzę. Teraz się logniemy. Halo, podobno jest weterynarzem. Czy ja muszę iść do Joki i pogadać teraz z tamtym człowiekiem? Chyba tak. Myślałem, że wystarczą mu te informacje, ale ja, że po coś dał mi te programy. Tutaj pan profesora, który nie jest panem sławnym. To jest zamknięte. A na szczęście możemy na niego wejść. No, pakro, zakupaliśmy, kiedy byliśmy przyjaciółmi. Okej. okej, czyli najwyraźniej to było tak proste, jak po prostu wziąć i zagadać. Więc o tym masz 10 lat i tu taka co powinien 2 razy umrzeć. Tylko 2? Wydaje mi się, że średnio w każdej grze umierasz po parę razy. Albo inaczej powinieneś umierać po parę razy. Jakby antagoniści włączyli swoje antagonistyczne komórki. A zapaść trochę, ale ja przy okazji dostanę mały bonusik. Ale mam już tych regapów, w sensie do pamięci 29. Nie aż tyle, ile bym chciał. Bo 29 raczej niewiele mogę sobie wziąć na defaultowe. Ma soldaż ataki, bablery, flashmana nie, któregoś solda do life solda. Od biedy, area graba, jeżeli bym w jakiejś walce potrzebował. A to tyle. Dobra, co tam dalej mamy? D1 szuka ludzi do programu. Zapraszam do Beach 1. A wiecie co jest Beach 1? Ten nawigator, którego nie chcę tykać. Nie, co Babulmana słyszę, że będę tykał dopiero jak będę miał jakieś napady bardzo ogarnięte w folder. Albo Fast Gage'a. No i na Fast Gage by chyba po prostu wystarczył, bo to jednak dwukrotnie przyspiesza nam czas. Ale właśnie to... O mój Boże, czemu ja to zrobiłem? Dlaczego ja taki jestem? To jest dosłownie why am I like this? Why is my Shinji like this? HP memory. Więcej HP. Żeby jeszcze ciężej było spotykać się Bubblemana. To jest 1 czy 2? To jest 2. Tam jest kolejka, ale chyba idąc po pomarańczowym dojdziemy do 1. I tutaj w dół. Jeżeli dobrze pamiętam przynajmniej. Zdobiemy? To nie była dobra opcja. Boicie, ja po prostu zacząłem mówić w pewnym momencie, że to mi wychodzi i to wszystko dlatego. Nie pytajcie, co się stało. Nie chcę się przyznawać. A i Beach 1. Gdzie oni chcą się bawić ten Beach 1? Właśnie. A nie, to jest zatem za... To jest bodaj za... Ta, za kostką. Chyba właśnie. Co to jest za kostka? Seaside Hospital, okej. Okay. A do szpitalka jeszcze chwilkę. Czy on się tu ustawi? Tak. Łatwo. Fanfare gwiazdka. Nie jestem pewien, czy akurat gwiazdka jest mi tej potrzebna, ale... Tak dają. Kim ja jestem, żeby narzekać? Wait a minute. Czy tu zawsze byłaś? O tak, drobna sugestia, kiedy się Bubbleman pojawia. Albo raczej kiedy nie chcę, żeby się pojawił. Shaker, shaker. Double kill. Dużo gwiazdek można dostać dzięki Custom Style'owi. Spada duża część tych chipów jest taka, że ja ich po prostu nigdy nie używałem i dlatego ten raczej tego nie zmieni, ale jeżeli ktoś potrzebuje gwiazdek, to jak najbardziej. Nie jestem pewien, czy to mi się uda. Zobaczymy. Nice. Aczkolwiek nie będę kłamał, że mam drobny problem z tym, że ja za każdym razem jak używam Warsolda, to muszę zmieniać położenie ręki na padzie. Wiem, że to może zabrzmieć trochę głupio, ale tak to niestety dla mnie działa. Bo nie jestem w stanie wklepać dwukrotnie B, trzymając jednocześnie A przy moim normalnym ułożeniu ręki. Dobra, spróbujmy tak. Nice. Bardzo ładnie wyszło. Teraz backflaga karna. Mamy już ponad 400 chyba, right? 407, tak nie sporo. 5 walk z rzędu. O, dzięki, że dałeś mi czas na przygotowanie się. Doceniam. Doceniam i nie szanuję. Ups. Skończyło się, dobra. Fajnie było, że za takie oskryptowane walki dostałeś przynajmniej te backtragi. Tak, bo wiem, że możemy nie dostawać nagród typu chipy, bo często spotkamy w takich walkach przeciwników wcześniejszych niż byśmy spotkali ich fabularnie, tak? Ale backtragi byłyby spoko. To może nie zadziałać. Yep. O mój Boże, tak ciasno. A ja muszę sobie z fishing poradzić. A to nie będzie to inaczej. O ile zdążę. Ops. Pamiętaj, co mówiłem, że o ile zdążę? To zadziała. O, niech on podejdzie. Jeszcze jedna? Nie, to wszystko. A wyższego? Najwyżej by cię usunięto. Nie jest sobie problem. Mam morka. To bardzo miłe z waszej strony. Dobra, jeszcze dwa requestiki. Przynajmniej tyle dobrze, że to nie jest tak, że całe nagrody idą do tory, że dają nam jeszcze takie nagrody rzeczowe jako tako. Nie tu. Serio. Więc to nie jest tak, że robimy to właśnie tylko po to, żeby posunąć fabułę do przodu. Wasza już pewnie wskazówka, którą dostaniemy od Tory odnośnie Choda, będzie kompletnie bezsensowna. Station Lobby. TV Station Lobby, okej. Okay. Właśnie zastanawiam się, które station, czy na przykład Metro Station, czy telewizyjne. Beach. Yes. Muszę oglądać, czy nie ma gdzieś kogoś, kto chce się tej dawać się te rzeczy. Mam wrażenie, że za bardzo pomijam to wszystko. Mobtus od niego miałem, Light Light już pamiętam. Ambulance jest bardzo niebezpieczny. A tam bardzo niebezpieczny. Co złego może być w Ambulance? Ja nie wiem. Dobra, w lobby. A jeżeli poradzimy sobie z tą trójką, to dostajemy nagrodę. No dobrze. Czy to moment tak zwanego podłączenia się dosłownie wszędzie, gdzie się da? Czy możemy się tutaj podłączyć? Tak. Czy my tu w ogóle byliśmy tak niefabularnie? Ale zobaczymy. Nie. O nie, no deszczury. Z każdą chwilą wygląda to coraz gorzej. Teraz byle go robić. Łatwe. A w drugim rogu nic nie ma. Dobra. To gdzie są jeszcze miejsca, do których można się podłączyć z tego? Ze samej stacji. Na pewno to jest ten jeden panel. I w sumie może ten? Może do któregoś z paneli tam dalej? Teraz zobaczymy. Gambling, nie. Gamblować mogę tylko jak mam state'y. Inaczej się nie bawię. A, tak, plus jeden. To, że był w unlockerze, mnie tak smuci. Zostanie 10 HP. I moje, wydaje mi się, że jedyne co zostało to tutaj zerknąć. Czy można się podłączyć? A chyba nie mogę. Do jednego tego. I gdzie mnie to wyrzuci w ogóle? Dajmy morkę. Nie, czy tutaj jeszcze czegoś nie było? A, kolejna unlockerowa rzecz. Całkiem szybko przepalamy te unlockery. Jealousy. You jelly? Ach. Hej, a cóż to, a gdzie my jesteśmy? Coś to Undernet. Okej. To jest chyba tak, że tutaj w pewnym momencie też się pojawia. No głupie pytanie. Oh man. Czemu on mnie zadał obrażeń? O, Houston, mogłem pełnić błąd. Nie mam za bardzo jak sobie z nim poradzić tak na szybko, więc robię chyba tak. On się niestety będzie zauważalnie leczył. O dobra, dobra działa. Raczej bym się badał, patrzę, mógłbym tu jakieś baldozowe chipy pofarmić. 8 jeszcze. Kontynuujcie, proszę. Więcej customów? Przygalne, każdy custom plus jeden jaki istnieje. Zobaczcie, co tu jeszcze można spotkać. Nie, bo generalnie z tego co pamiętam, to tutaj jest aura normalnie w postgame. Taka normalna na 100 obrażeń. Więc nie dziwię się, że w tym momencie może być niedostępna. O mój Boże. Jolo. Pożałuję tego, prawda? Yep. Nawet nie wiedziałem, że on nie może pośmieć trafić. Dobrze wiedzieć tak na przyszłość. Tak samo można nieszyć? Chyba nie. Wydaje mi się, że one minimalnie tam mają 4. Ale nie chce mi się tej dalej grzebać. Chyba lepszym celem jest. Bo znalazłem 2 negatywnych deckboard, gdzie jest trzeci. Obejdę jeszcze raz te sefy są. Tu nie ma. O Boże, tu nic. Czy to zadziała w ogóle? A się pchnęmy. Nie wiem, czy on się nie wskrzeszą. Ja. To jestem co robię z nimi, jeszcze trzeba je nas zabić. Teraz muszę zdjąć hapeki do 50, samo 80. O, goddammit. Albo po prostu zejść to tak, jak jest. Nie, bo tego nie ma. To gdzie jeszcze w takim razie? Tu byłem i tu nie walczyłem. Miałby 3. Chyba, że oni są... Chyba, że jest 2 w jednym miejscu, ale wątpię. A tu nie ma żadnego. To już widzę. Chyba, że nie wiem. W wózku tym, który stoi przed tym, przed studiem. Bo to chyba też już więcej chyba za nic nie ma, gdzie tego wcisnąć. Unless... A, nie wygląda. Możemy sobie co najwyżej przyjść, zobaczcie jak to wygląda od zaplecza, że tak to ujmę. Do ekranów też się nie podłączymy. Proszę nie wchodź nam w drogę. Za późno już, rozpierdoliłem wam cały program. Nie ma za co. Polecam się na przyszłość. W tej okolicy. Nie wiem, mówię, dosłownie jedyne co mi przychodzi do głowy to, że jeszcze, żeby w wozie siedzieli. Wybito wóz. I tutaj też nie bardzo... O mój święty... Boże... Ja nie chcę tu być, guys. Ja dosłownie nie chcę tu być. Tak bardzo jak to możliwe. Kurwiony! Najbardziej wkurwiony szczur na dzikim zachodzie. To też rzeczywiście. Jeszcze mi powiecie, że się nie wyleczyłem. Oh no. Anyway. Ja mam wrażenie, że akurat ci źli nawigatorowie używają dość słabych wirusów w tej grze. Na ogół. Przynajmniej do tej pory. Tali. Czy to znaczy to, co ja myślę, że to znaczy? Powiedzcie mi, czy to znaczy to, co ja myślę, że to znaczy? Było jedno takie przejście, które było zablokowane, bo chłop chciał talii. I właśnie idę sprawdzić, czy dobrze pamiętam, co ono znaczy. Przekonajmy się. Wyobraziłem sobie właśnie, jak ten Wind Widów zwiewa mnie podczas dash ataka i nie mogę do niego dolecieć. To by wyglądało co najmniej komicznie. Anyway. Tędy się dokładnie szło. Tędy chyba... Ja mam PC założonego. Oh yes! A, witamy w internecie. Oh baby. Wreszcie miejsce, w którym mogę poczuć się jak w domu. Znaczy szybko jesteśmy w tym scenariuszu właściwie w piątym, więc nie powiedziałbym, że jakoś super szybko. Nie, też jakaś super późno jest. Na pewno się uda, zobaczcie. Wspominałem sobie z jedynki, jedynka nie miała internetu. Jedynka po prostu miała gówno, a nie internet. Jakoś szybciej nie będę. A to jest możliwe akurat. Z tym się kłócić nie będę. Sideka. Dobra. Ważne pytanie. Czy ja tu cokolwiek pomijam? Na razie chyba nie. Nawigowanie po internecie w trójce jest... Z tego co pamiętam, nie jakieś super skomplikowane. Bardziej kwestia, że trzeba się go nauczyć tak naprawdę. Oduczyłem się już, co? W sensie, jak już człowiek się nauczy, jak się tu nawiguje, to nie jest źle. Czego nie powiem, na przykład to Ben 1, gdzie mam wrażenie, że choćbym się tam nauczył, to będę kłótwił. Niemiłosiernie. Tędy się do dwójki szło. To ja chcę już do dwójki iść. Chyba. Ciekawe, jak daleko mogę dać wandynecie w ogóle bez tego. Bez... bycia zablokowanym, że tak to ujmę. Kolega w dwójka... Metroid. Co? Czy to Metroid? Dobra, gdzie staniesz? To mnie interesuje. Tutaj oczywiście, że tutaj, bo gdzie by kurwa indziej. Nie będę kłamał, jest to lekko frustrujące, że on staje akurat za skałką. Meteorit, meteor, mój ulubiony meteorit. Powiem szczerze, że nigdy nie lubiłem używać tych random meteorów, które nam dają. Były dla mnie odrobinę zbyt losowe jednak. Ale tutaj jest... coś, co mi nie pozwoli przejść. Czaszka, 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 czaszka. Czaszka, 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 tutaj dechka, dechka, dechka. O lala. O, counter hit. Jak pan lokuje przeciwnika, I guess, tylko od tego mam wrażenie, że lepsze są meteory jako mega chip, który w tej grze jest... można dostać w miarę normalnie, a nie tak jak w... Ben 2, gdzie one były bodajże nagrodą za PvP? Jeżeli mnie pamięć nie myli? Dobra. Zobaczmy, jak szybko mnie tutaj zablokują. Fishy 3. A, cholera. O mój Boże, ale wszystko mi ucieka. A mi to nie jest ten stricte singlowa gra. Zastanawiam się, czy nie powiedziałeś tych area grabów. Zaczekam, aż przysiądzie gdzieś. Ach. Jak na to, że to Andynet, to nie wygląda to aż tak źle póki co, przynajmniej jeżeli chodzi o poziom przeciwników. Tam już widzę na pewno miejsce do walki z bossem. Ach. Au, za blisko stanąłem, albo raczej za szybko stanąłem, tak blisko. Chyba tak. Cofnij. Nice. Jestem sobie wygaciona i to... tutaj się akurat zgodzę. Kiedyś może jeszcze... a tak to ja zazwyczaj mam bardzo takie for fun foldery, które na legitnym PvP by za cholerę nie działały. Trochę to, bo nie było tego warte, ale... szyję w Hidden Space? Ja nic nie wiem o szyjece. Spooky i creepy. Ciekawe co tutaj będziemy mogli spotkać, co nie? Boję tak. Którymś muszę trafić. Jak już mówiłem, którymś muszę. Nie powiedziałem którym. Ja stąd przyszedłem. Czyli teoretycznie tutaj powinno coś być potencjalnie. Mam wrażenie, że w tym antennecie na razie póki co nie ma zbyt wiele ciekawych rzeczy. Spike się przyda, to pisałem coś wolnego, więc nie jest na Gulgula. A w sumie spajki się przyda, to biorąc pod uwagę jaki rozdział nas czeka, I guess. Spider-Man, widziałem tam BMDK. Ja chcę tego BMDK. A zatrzymam go. Niech sobie postoi chwilę. To jest Ahanaki. A, tylko Adamina. Zobaczę, czy jestem w stanie zgarnąć tamtego BMDK. Jak nie, to chyba będę wychodził stąd, bo będę w stanie. Zresztą i tak będę wychodził, bo tak naprawdę w tej chwili już chyba nie mam za bardzo dostępu dalej. Przynajmniej nie wydaje mi się, że miał dostęp, tak? Mogłem mieć dostęp. Z drugiej strony nie byłoby mnie stać na nic. Więc i tak wyszło dobrze, i tak wyszło dobrze. To jeszcze chcę jedną rzecz sprawdzić. No najpierw do Sailabo. Zobaczę czego teraz ode mnie chcę. Czy ja mam dostęp do Backsack Tradera już w tej chwili, czy nie? To mnie zastanawia. Szukam ważnych danych, nie mogę mówić więcej, porozmawiamy w szkole w ACDC. No dobrze, to teraz. Bo kojarzę, że był Backtrack Trader, do którego się szło z tego... z Hades Island. Tylko muszę sobie przypomnieć, jak tam się szło dokładnie. Zaraz zobaczymy, jeżeli mogę pozwolę mi popłynąć na Hades. Pozwolą. Teraz jak to się robiło? I do kogoś gargula się logowało. Gargul diesel? Jestem absolutnie najmniej zabawnym człowiekiem na świecie dzisiaj. Proszę mi to wybaczyć. Czym jest to pole? Straciłeś HP-ki, więc spierdalaj. Yep, dobrze kojarzyłem. Hello. A negacyjna mi pozwolić na strefkę Sanubis na Widesa. O, to 200 kosztowało. Fajnie. Nasz pierwszy gigaci. Wiesz, czego brakuje? Navi plus 40? Albo Bubblemana V3? A tam V3. Zaczekajmy na Teamstyle, będę miał V4. I wtedy będzie fajnie. Do Teamstylu najlepiej jest chyba Protomana używać, tak jak o tym myślę. Dobra, szkoła w ACDC. Zobaczmy, czego tam ode mnie chcą. Cóż to za wysokie oczekiwania są wobec mnie stawiane. Hello. Nawigator miał dane ze szkoły zniknął. Jak to, że to prywatne dane, to RODO obowiązuje. Trzeba go znaleźć z Incydata i szukać go w Sailabie. To był najbliżej Sailabu jaj? Chyba jaj. Da się okaże, że Paplan kompletnie głupoty. Ale. Jest to zdecydowanie Sara Square, czyli to miejsce, w którym chciałem być. A już to jestem. Więcej HP memorek! Dobra, i teraz znaleźć nawigatora w Sailab strefie generalnie pojętej. Jest to dość duża strefa, więc pewnie chwilę mi to zajmie, ale zawsze to parę wirusów, które po raz możemy spotkać i chipy znaleźć. Chyba, że akurat go spotkamy za chwilę, ale śmiem powątpiewać. Blacz, blacz. Ładnie się ułożyły, że właśnie można było je zdjąć parę sekund. Gdzie jest ten nawigator? Gdzie on może być? Gdzie on schował się? Zgubiłem dane. Gdzieś w ACDC. Rozumiem. Przyjąłem do wiadomości. Czas przeszkać całe z ACDC. Spotkać Flashmana V2, znaczy V3, znaczy BT, dostać V2. To wszystkie. I know, right? Nie oznałem życie, jeżeli bym go pobił z jakąś sensownego, to bym dostał po prostu kasę zamiast tego, co chcę. I to jest chyba najgorsze. Counter hit. Tak. Zawsze nie mam pewności, czy jak odpalam zatrzymujący czas chip, to czy wejdzie jako counter hit, czy nie. Pewnie to działało. Bo jak się zawsze nie bawi, że jako człowiek chce spotkać jakiegoś nawigatora, to nie cholery go nie znajdzie, ale jak nie chce go spotkać, o mój święty Boże. Przecież on wtedy wyskakuje dosłownie za parę kroków. 300 zaniaczy. O, a cóż to? Zajęło 1G? Proszę. Żartowałem, nie proszę. Aj! Mam złe przeczucie. Powiedzcie mi, że się mylę, ale mam złe przeczucie. Ah well. To chyba by było na dziś na tyle. Bo nie jestem pewien, czy mam cierpliwość na farmienie joja, czy żeby akurat się trafił. Także ten, na dzisiaj sobie tutaj skończymy. W sobotę zapraszam na Heroesy. Na czas otrzymajcie, bo cześć!